Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, co roku przygotowujemy stanowisko klubu Sojuszu Lewicko-Demokratycznie, jeżeli chodzi o w sprawie wykonania budżetu za rok 2016 udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowogrodu. Jeżeli Państwo byliby tak mili i pozwolili mi, to ja to stanowisko przedstawię. Proszę. Dziękuję. Klub Radnych Sojuszu Lewicko-Demokratycznej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 oraz wysłuchaniu opinii radnych uczestniczących w pracach poszczególnych komisji miejskich stwierdza, co następuje. Planowane dochody i wydatki były zgodne z przyjętym budżetem na 2016 rok i późniejszymi zmianami, które wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń burmistrza. Plan dochodów budżetowych po zmianach wykonano w blisko 97%, to jest w kwocie 88 053 757 zł. Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 90%, to jest w kwocie 80 024 711. W trakcie roku budżetowego nie zaciągano pożyczek, kredytów, nie dokonano emisji obligacji, co w znaczny sposób przyczyniło się do zmniejszenia długu publicznego gminy Nowogród. Analizując sprawozdanie finansowe i opisowe z wykonania budżetu, należy stwierdzić, iż gmina Nowogród na dzień 31.12.2016 nie posiadała zobowiązań wymagalnych, co świadczy o prawidłowo prowadzonej działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy Nowogród. Zachowanie płynności finansowej i konsekwentne oddłużenie gminy przyczyniło się do spadku zadłużenia względem roku ubiegłego o kwotę 3 527 427 zł do poziomu 27 527 427, co stanowi 31,3% uzyskanych dochodów budżetowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż gmina Nowogrodz planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 650 214 wypracowała na koniec roku 2016 w kwocie 8 029 046, co stanowi 487% planu. Uzyskanie tak wysokiego dodatniego wyniku finansowego jest konsekwencją prawidłowo realizowania dochodów budżetowych, wysokiego wskaźnika windykacji i pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności z europejskich funduszy wsparcia. W tym miejscu należy zauważyć, iż dzięki działaniom burmistrza i Rady Miejskiej gmina Nowogrodz w roku 2016 pozyskała łącznie 2 428 299 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji. Do głównych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć zagospodarowanie terenu nad jeziorem Nowogrodzkim, budowa drogi wraz z miejscami postojowymi przy przedszkolu nr 3 w Nowogrodzie, budowa budynku komunalno-mieszkalno-socjalnego, dobudowanie sali lekcyjnej w Dugołęce, STW Dugołęka, zakup urządzeń do sterylizacji do szpitala w Nowogrodzie, przebudowa umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej sanitarnej, budowa oświetlenia solarnego na terenach wiejskich, przebudowa oświetlenia ulicy 15 Lutego w Nowogrodzie, przebudowa świetlic wiejskich miejscowości Wierzchy, Dugołęka, Grabin, Krasnołęka, Sikorki, budowa placów zabaw w miejscowościach Ostrzyca, Czernica, Karsk, Kulica, Restkowo, budowa siłowni zewnętrznej w Żabowie i projekt świetlicy w Wyszomierzu. Przed nami kolejny rok budżetowy i realizacja wielu inwestycji. Wspólne działania burmistrza i Rady Miejskiej zaowocowały pozyskaniem środków na budowę drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno, przebudowę drogi w miejscowości Olchowo, budowa budynku komunalno-mieszkalno-socjalnego, zakup sprzętu dla OSP, czy też realizacja pod przewodnictwem gminy Nowogrodz oczekiwanego kontraktu samorządowego. W oparciu o powyższe argumenty grup radnych SLD uważa, że poniesione wydatki budżetowe były celowe i służyły poprawie warunków bytowych mieszkańców gminy Nowogrodz. Klub Radnych SLD stwierdza, że w związku ze zmniejszającą się wielkością środków finansowych przekazywanych gminom przez administrację rządową w postaci subwencji, dotacji i udziałów w dodatkach od osób fizycznych zmniejsza się możliwość realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pomimo tego gmina Nowogrodz zaplanowała w 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 8 773 278 zł. Klub Radnych SLD pozytywnie ocenia realizację budżetu za 2016 rok. Klub uznaje, że realizacja zadań społeczno-gospodarczych wynikających z przyjętego programu kadencyjnego Rady przebiegała prawidłowo i jest szansa, że będzie on wykonany w całości pomimo ograniczenia środków otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z nimi. Reasumując powyższe, klub radnych SLD będzie głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Nowogrodu. Nowogrodz, dnia 20 czerwca 2017, przewodniczący klubu Wolny Marcin. Dziękuję bardzo.